W Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu rozpoczął się piąty ogólnopolski turniej szachowy o Mistrzostwo Gminy Kościelec. Więcej na temat turnieju opowie wójt gminy, a zarazem trener kościeleckich szachistów, pan Dariusz Ostrowski. Dzisiaj rozpoczęliśmy piąty ogólnopolski turniej szachowy o Mistrzostwo Gminy Kościelec. Na starcie stanęło 70 zawodników z całej Polski. Organizatorem tego turnieju jest Urząd Gminy w Kościelcu razem z uczniowskim klubem KKS Kiełbaska Kościelec. Współorganizatorami jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kościelcu i Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu. Turniej rozgrywany jest systemem szwajcarskim w trzech grupach rankingowych. To jest grupa A. W grupie A grają zawodnicy od drugiej kategorii szachowej wzwyż z rankingiem międzynarodowym, tak zwanym ELO. W grupie B grają szachiści do trzeciej kategorii szachowej. I jest grupa C, są to szachiści początkujący, to jest średni ranking do 1200-1250. Rozgrywki będą trwały do 5 lutego, a więc do niedzieli, 5 dni będą tutaj szachiści rywalizować u nas. I podsumowanie będzie o godzinie 14 w niedzielę. Arbitrami rozgrywek są sędzia klasy państwowej Krzysztof Szadkowski i sędzia pomocniczy Marta Hanusek.